Przerzucam. Będziemy. Dział 926, rozdział 92, 601. Stoi też proszę. 3%. Głosowanie. Czy ta kwota 15 tysięcy dotyczy i nie to do dalej. Następna strona, nie mogę tego znaleźć. Na następnej stronie. Później mamy. Tu jest dokumentacja przedmiotowa 60. Paragraf 2650 zadanie. RF łamane przez GOS łamane przez 2014 łamane przez 005. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Sportu na utrzymanie 1 m2 sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, ulica Konwaliowa w Suchmieście, godziny popołudniowe, weekendy. To jest zwiększenie kwoty o 62 776. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? Mamy 15 za? Nie. 14. 14 za, to proszę głośniej, bym prosiła mówić. 14 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Paragraf 60-50. Nie. 40-10. Wynagrodzenie osobowe pracowników. Znowu zwiększenie kwoty o 70 tysięcy dotyczy 3% podwyżki od 1 stycznia 2015. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 za. Paragraf 60-50. Zadanie RK łamane przez 2014 łamane przez 0038. Budowa kortu tenisowego w Biedrusku. Projekt czy budowa kortu? Zadanie wykonane. Zadanie wykonane. Projekt. Dobrze wiedziałam. Projekt. Czyli projekt. Budowa. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 za. Nie, nie, nie. Przepraszam. Projekt. Zadanie wykonano w 2014 roku. To jest projekt. Tak, projekt. Ale głosujemy, tak? A my nie byliśmy. Następne zadanie. RK łamane przez 2014 łamane przez 0039. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kludowie, ulica Dworcowa. Zadanie zostało wykonane, zmniejszenie o kwotę 5000. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? Jeszcze? Pani radny, ilu? 15. Zadanie RK łamane przez 2015 łamane przez 001. Modernizacja boiska sportowego w Biedrusku. Boisko do piłki nożnej, do koszykówki oraz tenisa ziemnego. Zwiększenie kwoty o 30 tysięcy. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? Wszyscy? 15 za. 15 za. Zadanie. RK łamane przez 2015 łamane przez 0026. Wydatki zadania lokalnego Biedruska z roku 2014. Infrastruktura sportowa 10 tysięcy złotych. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 za. Następne zadanie ZSB łamane przez 2014 łamane przez 001. Monitoring sali sportowej przy Zespole Szkół w Biedrusku. Zwiększenie kwoty o 50 tysięcy. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, tak? 13 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwóch wstrzymujących.
Paragraf 6060, zadanie RK łamane przez 2015 łamane przez 0024, zakup fotopułapki na tereny rekreacyjne, kwota 4, zwiększenie o kwotę 4000. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? 15 radnych za. Nie. Kto się wstrzymał? 2 wstrzymujących się. Kto jest przeciw? Czyli 13 za, 2 wstrzymujących się. Teraz proszę Państwa. To następne głosowanie dotyczące nieuwzględnionych wniosków. Tak? Nieuwzględnionych wniosków. Kto jest z Państwa? Większość tych wniosków została uwzględniona w autopoprawce Pana Wójta, w związku z tym tych wniosków, które zostały uwzględnione, nie będziemy głosować. Kto jest za przyjęciem wniosku Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Finansowo-Budżetowej Rozwoju Gospodarczego, to jest zadanie BI łamane przez 2015, to jest druga strona dzisiaj, strona druga. Zadanie BI łamane raz paragraf 6050, zadanie na czerwono BI łamane przez 2015 łamane przez 0034. Tak? Suchy las, budowa miejsc postojowych w rejonie ulic Malinowej i Aroniowej. To jest... Nie. Dobrze. To jest za przyjęciem wniosku komisji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, przeciw. Zadanie dotyczące szykan mamy jasne, prawda? Pani skarbnik? Tak. I zostaje nam jeszcze tutaj moment. Strona 8, paragraf 9.0015, przepraszam, rozdział 9.0015. Paragraf 6050, pozycja na fioletowo, zadanie BI łamane przez 2015 łamane przez 0045. Kto jest za przyjęciem wniosku Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego o dodanie kwoty 125 tysięcy na wykonanie sygnalizacji świetlnej. Nie oświetlenia, tylko sygnalizacji świetlnej. Tak to się prawidłowo nazywa. Tak? Tu jest błąd, ale chodzi o sygnalizację świetlną, dlatego ja proszę. Zmieniać nie możemy, ale wiadomo co. To nie, to ja bym proponował zapisać zmianę. To możemy zapisać zmianę. Ale tak brzmiał wniosek komisji. Bo proszę Państwa, jest... Ale zadanie jest dobrze, sygnalizacja. Zadanie jest projekt sygnalizacji. W opisie jest tylko błąd, zamiast sygnalizacji jest oświetlenie. Kto jest za przyjęciem wniosku komisji? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć za. Kto jest przeciw? Raz, dwa. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, wstrzymał.
Na tym, proszę Państwa, głosowanie zakończyliśmy. Następny punkt, 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Suchy Las na lata 2015-2029. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać? To przepraszam, ja muszę sobie papier przygotować. Proszę o chwilę cierpliwości, bo muszę sprawdzić. Proszę Państwa, w takim razie czytam projekt uchwały. Uchwała będzie nosiła numer 3/20/15. Ale co głosujemy? Projekt uchwały Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchy Las na lata 2015-2029. To jest za przyjęciem uchwały. Co mamy? 15? Nie? Nie? No to jak tam? 14 mówię, no ja. Przepraszam. Ja też nie. Czyli 14 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego. Teraz tak. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suchy Las na rok 2015. Będzie to uchwała, która będzie nosiła numer 3/21/15. To jest za przyjęciem. Zmiany zostały wprowadzone. No z tymi zmianami, to chyba, że chcemy to przerwę zrobić, żeby to wprowadzić. Nie, z tymi zmianami, które Państwo... Tak, przegłosowane, tak, oczywiście. Będzie, inaczej nie. Efekcie będą wpisane te zmiany. Tak. Wraz ze zmianami. Tak jest. Tak. Z protokołu, ale wpisamy. Bo projekt budżetu, projekt uchwały, który jest, przepraszam, w tej chwili uchwalamy już jest po tych zmianach, które Państwo w ciągu tych ostatnich godzin zmieniliście. Wraz ze zmianami. W takim razie, tak, proszę bardzo, Panie Ludzie. Ja nie wiem, jak Państwo chcecie uchwalić budżet. Dziś zniknęło nam 150, znaczy mamy nadwyżkę 150 tysięcy. Gdzieś to trzeba umieścić. Mamy nadwyżkę. Ja z WPF-em zrobiłem miejsce dla parkingów, natomiast Państwo chcieliście dokapitalizowania spółek. Jest nadwyżka w budżecie 25 tysięcy złotych. No, do rezerwy, no ale to trzeba jako wniosek też złożyć i przesunąć do rezerwy, bo można by to potraktować na wykorzystanie na inne wydatki, ale to 25 tysięcy trzeba po prostu oficjalnie przesunąć do rezerwy ogólnej. Proponuję przesunąć do rezerwy ogólnej. Czy zarządzić 5 minut przerwy na uporządkowanie? Tak? Proponuję przesunąć pozostałe 25 tysięcy złotych do rezerwy ogólnej.
I to mamy przegłosować, tak? Tak. W formie uchwały? Głosowań, które Państwo przeprowadziliście, tak? Została jakaś kwota. Tą kwotę tak. Trzeba gdzieś po prostu wpisać. Wydawało się, że kwota jest konsekwencją przeprowadzonych głosowań. Przepraszam, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado i Panie Wójcie. I w związku z tym, bo ja teraz nie rozumiem, gdzie ta kwota nam została. Przy jakimś zadaniu. Z głosowań, które Państwo przeprowadzili, efektem tych głosowań jest kwota, która po stronie przegłosowanych umniejszeń i zwiększeń nie bilansuje się to, pozostaje 25 tysięcy. Nie bilansuje się. 25 pozostaje na plusie i trzeba gdzieś to... Mili. Zgodnie z sugestią wójta głosować jeszcze coś, to musieliśmy wiedzieć, z jakiego zadania nam zostało i na jaką do rezerwy przenosimy. Zostają ze zmniejszenia do kapitalizowania, zostaje 25 tysięcy. Jedynym przesunięciem możliwym, bo nie możemy żadnych nowych zadań wprowadzić, zgodnie z ustawą możemy tylko to przesunąć do rezerwy ogólnej. Wszystkie skrawki, które zostają z głosowań, wprowadza się do rezerwy ogólnej, ale trzeba to zrobić oficjalnie. Wydawałoby się, że skoro tylko tak można zrobić, przepraszam, że tak rozmawiam z wójtem, to nic innego nie można zrobić, czyli nie musimy tego głosować, bo to jest coś, co musi zrobić. Przepraszam, można by zmniejszyć budżet. Teoretycznie. Można by wiele rzeczy zrobić. Ja proponuję, żeby to wpisać do rezerwy ogólnej. Na przykład moglibyśmy to 25 tysięcy złotych wykorzystać do tego, żeby z tych 70, które pożyczyliśmy z rezerwy oświatowej, 45 tysięcy złotych wziąć z rezerwy oświatowej, a 25 tysięcy wykorzystać z tej nadwyżki, która została. Ja proponuję, żeby pieniądze, które zostały z Państwa głosowań, przesunąć do rezerwy ogólnej. No, nie ma innej możliwości. Dobrze, to ja, Panie Przewodniczący, to ja mam następującą propozycję do wójta, żeby wójt zaproponował autopoprawkę o takiej treści. To poprawki w każdym czasie może wójt zgłaszać do czasu uchwalenia budżetu. I tą kolejną autopoprawkę Rada przegłosuje, jeżeli się zgodzi na taki zapis i przystąpimy potem do głosowania uchwały. Oczywiście jest to na pewno, proszę Państwa, zgodne z procedurą, bo proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyście Państwo przegłosowali na plus na przykład. I ja musiałbym w tej chwili na przykład zaproponować zwiększenie deficytu. I co? I też nie mógłbym autopoprawki zgłosić? Musiałbym ją zgłosić, bo inaczej by RIO unieważniło Państwa uchwałę budżetową. Więc ja zgłaszam wniosek, żeby pozostałą kwotę 25 tysięcy złotych przenieść do rezerwy ogólnej, bo ona pozostała z tych głosowań, które Państwo przed chwilą przeprowadziliście. Pani skarbnik jest błyskawiczna, już zrobiła. Pani skarbnik zechce podać w takim razie numer zadania. Numer zadania. Proszę Państwa, kwota pozostała z zadania do kapitalizowania spółki LAR, gdzie została kwota przegłosowane zdjęcie 150 tysięcy złotych, pozostała kwota 25 tysięcy złotych i tą kwotę Pan Wójt proponuje do rezerwy ogólnej, a rezerwa ogólna jest w rozdziale 758-18 w paragrafie 481-10 i to będzie zwiększenie o 25 tysięcy złotych. Czyli głosujemy autopoprawkę w rozdziale 758-18 to jest rozdział, paragraf 48-10. Paragraf, dobrze. Czyli głosujemy autopoprawkę o przeniesienie 25 tysięcy złotych do rezerwy ogólnej, rozdział 75-818, paragraf 48-11-0.
kto jest za przyjęciem autopoprawki? 14 za, 1 radny nieobecny. Coś tam już rozumiałem. Teraz możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały budżetowej. Kto jest za o numerze 3/21/15 uchwały Rady Gminy, projektu uchwały Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 wraz ze zmianami. Kto jest za przyjęciem uchwały budżetowej? Budżetowej. Ja też tak mam 15. 15. Dziękuję. Mamy 10 minut przerwy. Zarządzam 10 minut przerwy. Bardzo bym prosiła Państwa radnych i gości o zajęcie miejsc. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia od podatku od nieruchomości. Uchwała będzie nosiła numer 3/22/15. Czytam projekt uchwały Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zwolnienia od podatku od nieruchomości. Uzasadnienie do uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie pracy wychowawczej wśród dzieci lub młodzieży z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego. To jest za przyjęciem uchwały. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12 radnych za. Jest to kworum? Kworum mamy przez cały czas. Nie, ale jest to kworum, czyli więcej ich nie ma. Bo dwóch nie ma radnych. Przypominam, że do kworum wystarczy 8 osób. Także jest okej. 3/22/15. Ale tam mieliśmy 12, tak? A jest 13. A kto się przeciwko? 12 za, tak. A kto przeciwko? A jest 13? Kto jest, przepraszam. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? No właśnie. Bo pani podniosła rękę i ją upuściła. No jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu. Nie, ja byłam za. Nie, proszę powtórzyć głosowanie. Powtórzymy głosowanie. Z powodu wątpliwości powtarza się głosowanie. Powtarzamy w takim razie głosowanie, kto jest za przyjęciem tej uchwały. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13 radnych. Trzynastu radnych za. Dwóch radnych nieobecnych. Przechodzimy do punktu 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Oborniki zadania własnego w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobiegania bezdomności na rok 2015. Uchwała będzie nosiła numer 3/23/15. Czytam projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie Oborniki zadania własnego w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobiegania bezdomności na rok 2015. Kto jest za przyjęciem uchwały? Jest 13. 13 radnych za, dwóch nieobecnych. Tak, punkt 17. Tak? Punkt 17.
podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz odbieranie odpadów komunalnych. Czy jakieś pytania do uchwały macie Państwo? Bardzo proszę, pan radny. Panie wójcie, ja chciałbym wiedzieć, dlaczego jest ta uchwała zmieniana, jeżeli ta uchwała z 2008 roku do tej pory obowiązuje, bo jednocześnie zostały do mieszkańców Kludowa dostarczone pisma, w których jeżeli nie przedstawią umowy na odbiór ścieków, to wtedy dostaną górną stawkę za wywóz śmieci i za wywóz ścieków i kto będzie wywoził te ścieki. Czy to jest następna praca, żeby nasz zakład gospodarki komunalnej miał dodatkowe zlecenia? Czy tutaj chodzi o tą sytuację, że na rynku są różni przewoźnicy i do tej pory było tak, że wystarczyło, że przewoźnik, który miał koncesję z gminy, wystawiał dokument w postaci fakturę, że odebrał od nas ścieki. Dziękuję. Czy ktoś chciałby się odnieść do wypowiedzi pana radnego Honci? Chodzi tylko o wywoz płynnych. Pani sekretarz, bardzo proszę. Ja może nie mam, nie jestem w stanie może na wszystkie wątki tego pytania odpowiedzieć. Mogę powiedzieć, że poprzednia uchwała zawierała takie same stawki, ta z 2008 roku, te same stawki, jeżeli chodzi o odbieranie odpadów niesegregowanych. Natomiast dodatkowo wprowadzone są niższe stawki za odbieranie odpadów segregowanych. Jest to potrzebne, ponieważ tak jak jest tu chyba na odwrocie napisane przez pracownicę, jest to wymóg ustawowy, żeby określić zarówno dla jednych, jak i drugich rodzajów odpadów i segregowanych i niesegregowanych. Również stawka za wywóz nieczystości ciekłych 35 zł została zachowana z poprzedniej uchwały z 2008 roku i uchwała jest w tej chwili też uporządkowana, że tak powiem, jeżeli chodzi o same sformułowania, bo tutaj są dwa elementy. Ona z jednej strony określa te stawki tylko dla podmiotów, dla wszystkich podmiotów, które odbierają odpady z nieruchomości niezabudowanych. Określa te górne stawki dla nich, ale jednocześnie jest dla nas wytyczną, dla urzędnika wytyczną do nałożenia kar identycznych do tych stawek za to, jeżeli ktoś nie dokumentuje umową tego, że ma śmieci odbierane. Tyle jestem w stanie wyjaśnić. Jeszcze ktoś coś chciał dodać? Pan Wójt, bardzo proszę. Pan skierował pytanie do mnie, więc uzupełniając to, co pani sekretarz powiedziała, chcę powiedzieć, że to, co otrzymują mieszkańcy, jest standardowym działaniem wynikającym z przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Każdy mieszkaniec, który ma możliwość podłączenia się do kanalizacji, wybudowanej przez gminę kanalizacji sanitarnej, ma obowiązek podłączenia się do tej kanalizacji. Tutaj nie ma dyskusji. Natomiast przy okazji, i to z tym ma związek, ale pośredni, z tą uchwałą, którą my podejmujemy. Bo jeżeli oczywiście taki mieszkaniec pozytywnie zareaguje na takie wezwanie, no to nie będzie podlegał opłatom tej taryfie maksymalnej, jeżeli chodzi o wywóz nieczystości płynnych, bo będzie po prostu normalnie miał umowę z akwaretem na zrzut ścieków. Natomiast generalnie ta uchwała jest potrzebna do tak zwanych wykonań zastępczych. Jeżeli ktoś nie jest w stanie udokumentować, czy to wywozu nieczystości ciekłych, czy wywozu nieczystości odpadów komunalnych, to my mamy prawo, mówimy oczywiście o niezabudowanych, czyli tej części, którą uchwałą kiedyś wyłączyliśmy z naszego systemu, gminnego systemu gospodarowania odpadami. Mamy prawo dokonać usługi zastępczej i obciążyć tego
delikwenta według tych górnych stawek, które są w tej uchwale przyjęte. I temu przede wszystkim służy ta uchwała. Panie wójcie, ale nie wiem, czy pan czytał te pisma, które zostały skierowane do mieszkańców Chrudowa, bo są obszary takie, gdzie nie ma możliwości podłączenia się do kanalizacji w tej chwili. I wiadomo, że nie każdy od razu się podłączy. A każdy ma sprzed 3 lat przedstawić umowę na odbiór ścieków. I na wywóz również. Na odbiór ścieków. Na odbiór ścieków. No tak. Jeżeli ktoś mi nie przedstawi maszambo, a nie udokumentuje, że wywozi, że ma legalną umowę na wywóz tego szamba, to trafia na listę czarną. Ale panie wójcie, kwestia jest taka, że jeżeli ktoś wywozi te ścieki, ma koncesję u was i zostawia fakturę za każdy wywóz, to dlaczego jego należy karać za to, że on w ten sposób, że nie ma stałej umowy? Bo jest kwestia taka, że na rynku jest sytuacja, że jeden akurat nie ma czasu, nie przyjedzie, a tu trzeba wyjechać z tymi ściekami, czy inny, a jest więcej tych przewoźników. Faktura wystarczy. Faktura ma znamiona umowy. Ale czytał pan to pismo, które było podpisane przez pana zastępcę wójta? Nie, nie czytał pan. To niech pan przeczyta sobie, że tam jest wyraźna groźba, jeżeli ktoś tego nie przedstawi, to dostaje tą najwyższą stawkę za wywóz. Jeżeli nie udokumentuje. Jeżeli nie udokumentuje, może udokumentować fakturę. Ale tam nie ma, że tylko faktura. No tak, ale to wynika z przepisu. To wynika z przepisu. Okej, ja sprawdzę jeszcze raz zgodność tego pisma z przepisami i miejscowymi, i tymi wynikającymi z ustawy, o której wcześniej wspomniałem. Natomiast oczywiście nie zrezygnujemy z tego, żeby kontrolować wszystkich, którzy mają zbiorniki bezodpływowe, kontrolować, czy mają udokumentowane wywozy, odbiory tych, opróżnianie tych zbiorników. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby dodać coś do tej uchwały? Do tej dyskusji? Nie, ja już też nie mam. Proszę, pan przewodniczący. Ja tylko powiem, że kiedyś już bodajże w poprzednim roku czy 2 lata temu na ten temat na sesji rozmawialiśmy. Tutaj chyba chodzi o to, że po prostu umowa zlecenie nie musi mieć charakteru pisemnego. Ona może też mieć charakter ustny, o ile pan mecenas potwierdzi moją tutaj. I z tego względu być może znalazło się niefortunne, bo do mnie też te pisma spłynęły właśnie z Chrudowa. I faktycznie w tej chwili nie jestem pewien do końca, bo miało to zniknąć z porządku obrad, tego pisma nie zabrałem, ale faktycznie chyba tam się o pisemnej formie wspomina. I to jest chyba przyczyną nieporozumień. Proszę, panie wójcie. Jeżeli ktoś powie, że ma zawartą umowę ustną i nie udokumentuje tej zawartej umowy ustnej dokumentem typu faktura, rachunek, to ja niestety nie mogę takiej osobie wierzyć, że on tak samo na słowo zleca i wywozi i płaci bez faktury. Wszyscy, którzy mają koncesję, wszyscy, którzy mają wozy asenizacyjne w gminie, mają koncesję, mają tam zapisane wyraźnie, że każdą usługę muszą dokumentować fakturą. Ale o to chodzi, żeby to można było to udokumentować fakturą, a nie się od razu umową. Tak, ale fakturą, którą musi posiadać właściciel nieruchomości. Bo ja zrozumiałem pana, że ja, jeżeli jest ulica X, numer X, to ja mam do wozaka, który mu świadczy usługę, wystąpić, żeby przedstawił fakturę, że pan XX ma usługę. Właściciel szamba musi mieć fakturę, chociaż miałby umowę ustną. Dowód wpłaty. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa, czy kończymy dyskusję? Uchwała będzie nosiła numer 3/24/15. Czytam projekt uchwały Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych oraz odbieranie odpadów komunalnych. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiu radnych za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy. Trzech przeciw. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Dwie osoby, proszę. 13, tak. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Goleczewie. Czy ktoś z Państwa chciałby dodać coś, czy zapytać? Komisja to opiniowała. Komisja opiniowała. Uchwała będzie nosiła numer 3, łamane przez 25, łamane przez 15. Kto jest za przyjęciem uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięciu radnych za. Kto jest przeciw? Raz, dwa. Kto się wstrzymał? Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Pan radny Pilas. Komisja społeczna, do której jakby ten dział przynależy, nie opiniowała tego projektu z uwagi na to, że po prostu nie było czasu. Komisja miała swoje posiedzenie wcześniej, gdzie opiniowaliśmy projekt budżetu, ale przygotowałem dla Państwa rekomendacje do przyjęcia tegoż zadania. Autorem tego opracowania jest przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Aleksandra Lewy-Staterka z zespołem. Budżet, który jakby jest przypisany do tego, nie pochodzi z pieniędzy podatników, a jest ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu. I ten dokument co roku przyjmujemy i on został zmieniony od tego dokumentu, który był w ubiegłym roku, o parę szczegółów. W takiej tabelce, gdzie są podane cele, dopisano opłacenie udziału w zajęciach terapeutycznych. Dotyczy to osób kontynuujących zajęcia i nowych. Przysługuje około 165 zł na jedne zajęcia, dwa lub trzy razy w roku. To jest jedna zmiana. Drugi cel 3.3, paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Wpisano współpracę z Centrum Kultury przy okazji Dnia Gminy promujących zdrowy tryb życia. I paragraf drugi, współpraca z parafią, ponieważ zaistniała taka potrzeba, że w czasie trwania rekolekcji dla młodzieży dotyczy profilaktyki i dofinansowania opłat za wycieczki organizowane przez szkołę dla dzieci mających w rodzinach problemy finansowe. Dotyczy to rodzin z problemem alkoholowym i dysfunkcyjnych. Takie zmiany są tylko w stosunku do dokumentu, który był w ubiegłym roku i rekomenduję Państwu, abyście to przyjęli. Ten dokument jest potrzebny, żeby pracować na nim dalej. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby coś dodać? W takim razie uchwała będzie nosiła numer 3, łamane przez 26, łamane przez 15. Czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. To jest za przyjęciem tej uchwały. 13 radnych za. Przechodzimy do następnego punktu 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Suchy Las. Komisja głosowała za przyjęciem tej uchwały. Uchwała będzie nosiła numer 3, łamane przez 27, łamane przez 15. Czytam projekt uchwały. Uchwała
Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Suchy Las. Kto jest za przyjęciem uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Rady chociaż nie wyraźnie trzyma ręce. Osiem. Jeszcze raz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No tak? I pan, panie radny, jeszcze jest więcej. Osiem za. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, wstrzymują. Pięć. Przepraszam, pięć wstrzymujących. Przeciw, zero, pięć wstrzymujących. Przechodzimy do następnego punktu. 21. Przyjęcie planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Suchy Las na rok 2015. Czy przyjmujemy to wódko? Przyjęcie. Nie mamy treści uchwały. Plany pracy komisji są Państwu znane. Czy ktoś chciałby coś dodać? Czy są jakieś uwagi? Do której komisji? Czy do... Pan radny. Ale do jednej komisji? Do jednej z komisji? Proszę, tak. Bo wszyscy mamy plany. Jeszcze trochę Państwa zajmę, bo mam uwagi do planu Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska. Jak nazwa wskazuje, jest to Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska, która, jak ostatnio ustaliliśmy na forum Rady w trakcie dyskusji, ma w przedmiocie działania sprawy komunalne, gospodarki ściekowej, ochrony środowiska naturalnego, gospodarki odpadami, utrzymania zieleni, rolnictwa i melioracja. A to jest komisja, a to jest plan pracy de facto komisji w części tylko dotyczącej ochrony środowiska. Nie macie Państwo nic zaznaczone na temat gospodarki komunalnej. Powinno moim zdaniem być spotkanie z prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej, chociażby w ocenie tego, co wykonuje na rzecz gminy w ramach uchwały o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. Powinniście Państwo mieć również spotkanie z prezesem Zakładu Komunikacji Publicznej w sprawie właśnie komunikacji publicznej, bo no zawsze są uwagi do komunikacji publicznej i prezes na bieżąco by Wam wyjaśnił ewentualne Wasze zastrzeżenia czy pytania w tej sprawie. Nie wspomnę już o dyskusji w sprawie zakupu nowego taboru, która się toczy kilkanaście lat, której ze starym prezesem nie dało się po prostu realizować. Zawsze stare było lepsze niż nowe. Także tutaj Państwu polecam o taką uwagę, żebyście Państwo sami we własnym zakresie zmienili sobie ten plan pracy. Następnie jeszcze mam uwagę do pierwszego kwartału. Tutaj macie Państwo zaplanowane spotkanie z przedstawicielami spółek wodnych oraz organizacji ekologicznych i lokalnych w nawiasie. I to jest ta uwaga. Polskim Klubem Ekologicznym, Stowarzyszeniem My Poznaniacy, Radą Osiedla Strzeszyn. To są same poznańskie organizacje, kluby i stowarzyszenia, które szczególnie Polski Klub Ekologiczny bardzo aktywnie starał się udowadniać, między innymi poprzez gazety oraz happeningi z tego czasu, które się odbywały przed Urzędem Gminy, że gmina nic nie robi lub mało robi w zakresie oczyszczenia jednego z rowów, szczególnie tego, który wchodzi do Jeziora Strzeszynieckiego, co jest nieprawdą, bo jak radni, którzy byli w poprzedniej kadencji radnymi oraz osoby, które przebywały na sesji Rady Gminy, widziały, gmina, Urząd Gminy bardzo dużo wykonywał na rzecz poprawy stanu jakości wód w tym rowie. Wielokrotnie były przytaczane pisma kierowane do wielu osób przez kierownika referatu ochrony środowiska, pana Orczewskiego, gdzie on wspólnie z wówczas wicewójtem bardzo aktywnie działał na rzecz poprawy jakości wód w rowie. Mimo tego Polski Klub nadal to kontestował, więc tutaj zebranie takich organizacji jak Polski Klub Ekologiczny, Stowarzyszenia My Poznaniacy, już tutaj nie wnikam w sprawy osiedla Strzeszyn, bo to jest jak gdyby sąsiednie osiedle, więc jak najbardziej ta współpraca może następować.
to z góry przesądza o tym, jakie będzie nastawienie tej komisji. To będzie nastawienie takie, że będzie negowane działania, że będą negowane działania urzędu gminy, jakiekolwiek by one nie były w zakresie oczyszczania rowu do jeziora Szczecińskiego. Szczecińskiego. Więc ja mam taki wniosek do Rady, żeby to wszystko, co jest tu w nawiasie w pierwszym kwartale, po prostu wykreślić i sobie dobrać według własnego uznania te organizacje i stowarzyszenia czy kluby, z którymi chcecie Państwo rozmawiać na ten temat, bo ja myślę, że sprawa dotyczy nie tylko rowu Złotnickiego, ale wszystkich cieków wodnych i rowów na terenie gminy. I to jest mój wniosek do Rady o wykreślenie tego, co jest napisane w nawiasie. Natomiast podoba mi się tu jedna rzecz, a mianowicie to, że kierujecie swoje działania i zainteresowanie rodzinnymi ogrodami działkowymi w sprawie kanalizacji terenów ROD. Nie wiadomo, czy tam będziemy kanalizowali, czy oni będą kanalizowali. Generalnie z tego, co tutaj było na poprzedniej kadencji przytaczane, to prawdopodobnie, podkreślam, prawdopodobnie, to nie jest udowodnione, tam jest jedno ze źródeł zanieczyszczenia rowu, który płynie przez Jelonek, osiedle Grzybowe do zbiornika wód deszczowych i dalej do Szczeszynka. Prawdopodobnie, bo gospodarki ściekowej to tam nie ma żadnej. Tu właśnie by było dobre pytanie, panie wójcie, ile tam, ilu przewoźników, ile razy w ciągu tygodnia wywozi ścieki z terenów, gdzie przebywa kilkaset osób może dziennie. Wiadomo, co się z tym dzieje. Ziemia przyjmie wszystko. Tak jest, ziemia przyjmie wszystko. Takie są. Także tutaj to mi się akurat podoba, w związku z tym, z takimi uwagami. Aha, jeszcze mam pytanie, w drugim kwartale, proszę Państwa, wizytacja trzech terenów rekreacyjnych, spotkania z zarządcami w celu określenia potrzeb inwestycyjnych. Co to są te trzy tereny rekreacyjne? Jakie to są miejsca, jakie tereny rekreacyjne? No to jest tak proste jak dla wyboru. Ryka chociażby raz, Górka Staneczkowa dwa, Park przed osiedlem poziomkowym 3. No dobra, ale to spotkania z zarządcami w celu określenia postęp po potrzeb inwestycyjnych na Rydze? Chociażby zwiększenie teraz dotacji w 77% skończyłem. Górka Saneczkowa, no kto jest zarządcą Górki Saneczkowej? No wójt gminy. No. Na Rydze? No. Jeszcze co pan wymienił? Łysy Młyn. No to wszystko? Młyn to chyba nie wiem. Wójt. Okej, okay, no to jeżeli tak jest, no tylko, że to jest tak szumnie napisane, że zarządca w celu określenia potrzeb inwestycyjnych. No. Tak, po prostu. No, nie będę się dobra, nie będę tego, okej, okay, tu się wycofuję, mam to wyjaśnione. Natomiast proszę o odpowiedzi, dlaczego nie ma spraw komunalnych, tych stricte komunalnych? I po co są te Polski Klub Ekologiczny, Stowarzyszenie My Poznaniacy i Rada Osiedla Szczeszyn, które z góry ukierunkowuje, że tak powiem, dyskusję nad tym tematem? Jeśli i najpierw chciałabym się odnieść do uwag pana radnego Ankiewicza. Myślę, że wnioski, które pan radny Ankiewicz wysnuwa, są wnioskami zbyt daleko idącymi, ponieważ mówi o intencjach, które z pewnością nie przyświecały przy tworzeniu tego planu pracy Komisji Komunalnej. Ze swojej strony mogę zaproponować, że poza tymi organizacjami można dopisać w nawiasie i innymi. Po prostu. Natomiast ja pozwolę sobie się wypowiedzieć na ten temat. Jeżeli chodzi o Radę Osiedla Strzeszyn czy Stowarzyszenie My Poznaniacy, to wiąże się to jak najbardziej ze sprawami komunalnymi, chociażby kwestiami transportowymi, kwestiami związanymi z ruchem drogowym i komunikacją, ponieważ też bezpośrednio ze sobą tutaj i z bezpieczeństwem. To także inna komisja, panie przewodniczący. To inna komisja chyba. Bezpieczeństwo. Mówimy o drogowej komunalnej. Bezpieczeństwo. Mówimy o komunalnym. No, ale myślę, że tutaj w sprawach komunalnych też szczególnie związane sprawy z jeziorem Strzeszyńskim. Pozwólcie, przewodniczący. Także poprosimy panią przewodniczącą. Dobrze, proszę Państwa, tutaj przede wszystkim w każdym kwartale, jak gdyby na końcu, jest punkt sprawy bieżące i wszystkie te kwestie, o których Pan mówił, mogą być omawiane też w sprawach bieżących. Niekoniecznie trzeba było wypisywać z imienia i nazwiska tutaj w
całym harmonogramem. No to nie jest komisja komunalna, tylko ochrony środowiska w tym momencie. Poza tym, rowy melioracyjne akurat, nie wiem, czy to jest zagadnienie z ochrony środowiska, raczej funkcjonowanie tych rowów jest zagadnieniem związanym akurat ze sprawami komunalnymi. To samo tereny rekreacyjne, na przykład ich funkcjonowanie, potrzeby, jakie tam występują. Czy na przykład tutaj mamy taki spotkanie z architektem gminnym, przygotowanie wytycznych do projektów uchwał mających na celu zaprowadzenie ładu architektonicznego, czy sprawy związane z bałaganem przestrzennym powodowanym przez reklamy wizualne, wielkoformatowe, opiniowanie. Poza tym w każdym z punktów jest opiniowanie też spraw dotyczących właśnie spraw komunalnych. Tak? Także nie wydaje mi się, żeby ta komisja pominała ważne sprawy komunalne. Kanalizacja ogrodów działkowych, kanalizacja jest też jak najbardziej sprawą związaną z zagadnieniami komunalnymi. Przy okazji jest jednocześnie jakimś tam sposobem być może ochrony środowiska, ochrony gleby przede wszystkim i wód gruntowych. Poza tym, tutaj pan odnosił się do tego kwartału pierwszego, gdzie chcemy zaprosić Polski Klub Ekologiczny i tak dalej. Jest tutaj wyraźnie napisane NP, czyli na przykład Polskim Klubem Ekologicznym. To nie są wszystkie organizacje, jakie możemy zaprosić. Nie wiem, czy jest jakaś sucholeska organizacja, która akurat tymi tematami zajmowałaby się. Chyba nie, bo Towarzystwo Ekologiczne, Stowarzyszenie Ekologiczne Mieszkańców Suchego Lasu raczej zajmuje się śmietniskiem, ale możemy ich zapytać. Oni mają być jakby zaproszeni również, ale w, no raczej w sprawach związanych ze śmietniskiem. Mogę dwa razy zaprosić, nie ma problemu. Tyle. I też tutaj mi pan zarzucił, że w sprawie jednego rowu melioracyjnego, czyli tego prowadzącego do Strzyszynka, który być może nie jest rowem melioracyjnym, się będziemy naradzać. No nieprawda, bo tutaj jest użyta liczba mnoga rowów melioracyjnych. Ja bym chciał uzupełnić tutaj to, co pan Ankiewicz powiedział, wymieniając te kluby. Ja bym chciał, żebyśmy wszyscy usiedli do jednego stołu i pochylili się nad problemem, który nas wszystkich dotyczy. I nie chciałbym, żeby te organizacje, o których tutaj mówimy, pisały później w Głosie Wielkopolskim, że gmina Suchy Las skaziła Jezioro Szeszyńskie. Chcemy ich zaprosić do tego stołu, porozmawiać z nimi o tych sprawach. I to jest tylko tyle. Rozumiem, Polski Klub Ekologiczny, ale Stowarzyszenie Wypoznaniaców? To jakie jest połączenie? Jakie jest powiązanie? A dlaczego? No dlaczego? No, no właśnie, dlaczego? A dlaczego nie? Bardzo proszę. Dlaczego tak? To jest pytanie. Dlaczego Stowarzyszenie Wypoznaniaców jest zaangażowane do spraw związanych, rozumiem, Polski Klub Ekologiczny, Rada Osiedla Strzeszyn, ale po co Stowarzyszenie My Poznaniacy? Mogę odpowiedzieć, że Stowarzyszenie My Poznaniacy zajmuje się problemem Jeziora Strzeszyńskiego od bardzo długiego czasu i aktywnie uczestniczy w tych sprawach, rozmowach, spotkaniach, również na sesjach Rady Miasta Poznań, uczestniczy w komisjach ochrony środowiska, w różnych gremiach, może być również nam pomocne, ale przecież decyzja należy do państwa. My to na pewno rozwiniemy. Być może ten krąg poszerzy się jeszcze o Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski. To jest hasło. Mamy problem. Niejednokrotnie czytaliśmy, że prasa o nas pisała złe notowania w sprawie tego rowu. Chcemy wspólnie na ten temat rozmawiać. Dziękuję. Udzielam głosu panu Matysiakowi. Myślę, że tutaj te stowarzyszenia również walczyły o to, aby zapobiec budowie kompostowni, która ma powstać przy granicach z Poznania z Suchym Lasem. Myślę, że w jakiś sposób te stowarzyszenia będą mogły nam pomóc, wesprzeć nasze działania. Także proszę, panie. W tym charakterze. Akurat jestem tym członkiem tego stowarzyszenia, zarazem przewodniczącą, właściwie twórcą tego stowarzyszenia. Tego stowarzyszenia. Którego? Stowarzyszenia Ekologicznego Mieszkańców Suchego Lasu. I wymienione tu stowarzyszenia, no niestety nie wsparły nas. I dzisiaj mogę powiedzieć, dziś jest troszkę za późno, bo właśnie w poniedziałek 26 otrzymali pozwolenie na budowę. Miasto Poznań.
Ja nie wiem, o czym my kruszymy kopię. Jest naszą intencją rozmawianie i to, czy to będzie zapisane, my możemy to wykreślić, ale to od nas będzie zależało, kogo my będziemy zapraszali na nasze posiedzenia. Możemy zaprosić jeszcze milion osób, które tu są niezapisane, a są do sprawy potrzebne. Bardzo proszę, pan Tyrka. Znaczy ja tutaj widzę zysk na tym, do końca się tutaj nie zgodzę z radnym Ankiewiczem, zysk z tego zaproszenia, przepraszam, Polskiego Klubu Ekologicznego Stowarzyszenia My Poznaniacy, Rady Osiedla. Ponieważ nie wiem, czy zauważyliście Państwo, że tak od pewnego czasu, ja tak jako radny poprzedniej kadencji również zauważyłem, że gmina Suchy Las, część mieszkańców, rada, wójt, zostaliśmy potraktowani przez liczną rzeszę poznaniaków, mieszkańców Poznania, jako dzieci do bicia. To są ci, których trzeba uderzyć, dlatego, bo oni są winni. Może warto zaprosić tych członków tych stowarzyszeń, żeby im uzmysłowić, że to najprawdopodobniej, bo są wyniki na to, są wyniki u nas w Urzędzie Gminy, w Referacie Ochrony Środowiska, że to mieszkańcy Poznania przede wszystkim zatruwają ten rów, którym ścieki i woda płynie do Jeziora Szczeszyńskiego. Bo to mieszkańcy Poznania w większości mają ogródki działkowe. On im się wydaje, niestety, bo tak czytam, kontroluję tą sytuację, bo w kadencji jeszcze wcześniejszej byłem przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska i dlatego jest mi ten temat bliski. Wydaje mi się, że najlepiej znaleźć kogoś tam za granicą miasta Poznania, winnego, oznaczyć go na czerwono, jest winny i niech się tłumaczy. Musimy uzmysłowić im, dobrze, niech przychodzą na nasze posiedzenia, ale nie przyjmijmy pozycji takiej, że będziemy tylko do bicia, tylko przyjmijmy pozycję taką, że pamiętajcie, ale wy też jesteście winni. Dlaczego też jesteście winni? Mamy odpowiedź. Dużo tych nieczystości spływa z ich pól, czyli z pól, które znajdują się na terenie miasta Poznania. Udowodniony przypadek, gdzie w hotelu, nie będę mówić teraz nazwy, który znajduje się przy tym rowie, było szambo przelewowe, czyli było nieopróżniane, tylko to, co było rzadkie, płynęło do jeziora. I to robili sami sobie mieszkańcy Poznania. To musimy uzmysłowić im, że nie jesteśmy jedynymi winnymi w tej sytuacji. Dziękuję. Dziękuję. Pan wójt, proszę bardzo. Odpowiedzi na to, co pan radny powiedział, tutaj zostało przeczytane. Powiedzieć, proszę Państwa, że właśnie te organizacje nam przykleiły tą łatkę. Ja nie widzę żadnego, oczywiście komisja ma pełne prawo i ja mam obojętny stosunek do tego tak naprawdę. Jeżeli Państwo mnie zaprosicie na posiedzenie takiej komisji, ja przyjdę, bo sprawa jest istotna dla gminy. Proponowałbym też uwzględnić kierownika referatu ochrony środowiska, bo to byłoby istotne. Natomiast proszę Państwa, mówimy o pewnej wymowie tego zapisu. My, Poznaniacy, chcę przypomnieć, że miesiąc temu skończyliśmy się procesować z tym stowarzyszeniem w Warszawie, w NSA. Wygraliśmy. Polski Klub Ekologiczny przyjął sobie za cel zdefiniowanie gminy Suchy Las jako tego, który spuszcza ścieki do jeziora. I każdy artykuł, każda publikacja szefa tego stowarzyszenia zaczynała się od zdjęcia brzegu jeziora, tak byśmy my te puszki, to wszystko tam z Suchego Lasu przynosili, po czym była tyrada różnych argumentów, badań, niewiarygodnych badań, często zupełnie odmiennych od tego, co my robiliśmy poprzez laboratorium akwanetowskie. Na marginesie dodam, że fotometr pana Juszczyńskiego ma 10 lat i nie był kalibrowany od 4. A my robiliśmy zawsze w oparciu o najnowsze urządzenia, które posiada laboratorium akwanatowskie. Stąd te różnice. I nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj szukać, czy wypracowywać akurat z tymi podmiotami sposobu na wyjście z czegoś, co właśnie w tej chwili wychodzimy z tego problemu, ponieważ budujemy kanalizację sanitarną w ramach spółki Akwanet, mówię o Sucholeskim. Budowany jest polder rozlewowy w ciągu rowu Złotnickiego na powierzchni 1,5 hektara przez Urząd Marszałkowski i do tego przebudowywana jest przepompownia ścieków. Te trzy działania, jestem przekonany, przyniosą wymierny efekt
w postaci wyeliminowania w trakcie opadów, wyeliminowania wysokich poziomów fosforu w próbkach. Jeszcze raz podkreślę, te organizacje, które Państwo chcecie zaprosić, to są organizacje, które przez dwa lata przyklejały nam fałszywą łatkę i my byliśmy postrzegani faktycznie przez poznaniaków, nie my poznaniaków, tylko poznaniaków, czytelników głosu, telewidzów poznańskich telewizji, jako ci, którzy spuszczają ścieki poprzez ruch do Jeziora Szczeszyńskiego. Proponuję zamknięcie dyskusji i przejść do głosowania. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciał coś dodać w tej sprawie? Ja zgłosiłem wniosek o wykreślenie tego, co jest w nawiasie. Czyli tych nazw, tych ja nazw, tych... Bardzo proszę, jeszcze raz zwrócę uwagę na to, że to jest na przykład, no nie jest powiedziane, że akurat oni będą zaproszeni i tylko oni. Ja bardzo chętnie zapraszałabym także gremia naukowe. Przegłosujmy wniosek pana radnego. Tak, zaproszenie ludzi do dialogu czasami powoduje, że przestają przyklejać takie łaski, bo zaczynają rozumieć drugą stronę. Trzeba rozmawiać. Czy ja oczywiście nie chcę, przepraszam, panie przewodniczący, to rada, nie chcę nic sugerować, ale pamiętajmy o dwóch rzeczach, że to jest tylko plan pracy. Ten plan pracy może się zmieniać w trakcie. I jeżeli wymieniamy, tak jak Państwo proponujecie, kluby toniczne w tym, to jakbyście ten Państwo ten zapis zostawili, to też by to samo znaczyło na sprawę. I ja nie chcę nic sugerować, ja bym się nie upierał przy tym zapisie, natomiast jeżeli się Państwo upieracie, że to powinno zostać, no bo rzeczywiście komisja zaproponowała plan pracy, no to ponieważ zatwierdzamy, jest dyskusja, czy to jest uchwała, czy to nie jest uchwała, ale musimy to zatwierdzić, czyli i tak musimy przegłosować. Czyli musielibyśmy w takim razie przegłosować też to, że taki plan pracy nie powinien być w tej treści, czyli musielibyśmy teraz przegłosowywać zmianę w planie pracy komisji. No, żeby nie komplikować, nie, to ja wycofuję, to co prawda pan mecenas mnie nie przekonał, wycofuję. Panie przewodniczący, absolutnie, bo ja tu nie jestem od tego, tylko zasugerowałem jakieś rozwiązanie, żeby iść konsekwentnie do przodu, ale to w Państwa rękach jest decyzja o tym, co Państwo przyjmiecie za plan pracy, czy też nie. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania punktu 21. Przyjęcie planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Suchy Las na rok 2015. Kto jest za przyjęciem planu pracy komisji? Wszystkich komisji, tak, bo się głosuje blokowo. Zatwierdzamy plan pracy komisji. Wszystkich komisji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 10, 11. 11 radnych za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wstrzymujący. To jest kwestia formalna, bo tak jak przedtem głosowaliśmy kolejno, to tutaj nie wiem, czy też nie powinniśmy kolejno, bo ktoś może mieć zarzuty do planu pracy. Panie przewodnicząca, Wysoka Rado. Ja już mówiłem, panie wójcie, przepraszam, ja już mówiłem poprzednio, że trwa dyskusja, bo mówię, czy to jest w ogóle uchwała. Proszę zwrócić uwagę, że to jest zapis naszego statutu, podstawa statutu. Zatwierdzanie planu pracy komisji nie jest wymienione poszczególnych komisji. To jest ta formalność, no to, żeby te plany pracy były widocznie, Rada Gminy chciała to zatwierdzić. To nawet nie ma znamiona uchwały, my to notujemy w protokole dzisiejszej sesji, że ten plan pracy został przyjęty. Ta dana sprawa nie ma przeszkód, żeby ten plan był realizowany w większej części. Chodzi tylko po prostu o to, żebyśmy wiedzieli, czym się te komisje zajmowały. Zresztą co miesiąc przecież na każdej sesji też jest sprawozdanie z tego planu pracy. Tu akurat powstała taka sugestia, żeby poszczególne stowarzyszenia wykreśli z planu pracy komisji tę nową sprawę. Można to było zrobić, ale w sumie nikt nie ingeruje w plan pracy komisji, czy zaprasza takie towarzystwo, czy nie.
Oczywiście były argumenty na tak czy na nie. Ja bym aż takiej wagi do tego głosowania nie przywiązywał. Plan pracy jest kreuje się w ciągu całego roku. Być może powstaną takie rzeczy, które Państwo żeście nie zaplanowali, a którymi trzeba się w ciągu roku zająć. Akurat przewodniczący zwrócił uwagę na to i wójt, że niektóre z tych stowarzyszeń, które Państwo tak szczegółowo wymieniliście, no występowały do tej gminie i dlatego zwrócili na to uwagę. Ale nie po to, żeby ingerować w plan pracy komisji. Dziękuję za wyjaśnienia.